Siema z tej strony ostatni. Dobra, już nie wiem co gadam. Statkę to zakończyliśmy. Zdobyliśmy takie coś. Ticket booth już znany. I lecimy z kolejnymi rzeczami. Na początku wolę już robić to, że jest coś straszniejszego, a później jest chill. A straszne są tylko Sister Location tak naprawdę. I tak naprawdę tyle jest strasznych. Food prep może gdzieś zrobimy, może nie. Ale zaczynamy od Office Private Room. Jestem ciekawy, jak to będzie. Restricted Area. In Enarda widzimy. Oj, to może być mocne. Brakuje mi w tej gierce trochę takich bardziej, bo tu są rzeczywiście fajne rzeczy, nawiązania i tak dalej. Jedyne, co mi brakuje w tego, że jest za mało takich strasznych levelów jak to. Bo to jest tylko z 5 leveli 6 i tyle. A reszta to jest takie, no jumpscare to raczej chillowy jest i tyle, nie? Więc wiecie, o co mi chodzi, nie? Slay the night, watch the cameras for... Co? Czy to jest sister location? Close the office down if you feel frightened. Be careful not to run out of power. Make sure... Oh no, jeśli to jest na tym samym poziomie, co właśnie w tym FNAF-ie, sister location, to ja sobie życzę powodzenia. To będzie dzisiaj długi odcinek. No wait, czekajcie, idę sobie zapalić światło. Dobra, jestem. Jestem. Dobra, nic nie zrobiłem. Okej. Vent. Okej, ja muszę ogarnąć, jak to działa. O kurczę, to jest taki już typowy FNAF, którego w sumie brakowało w tej grze, bo... A on jest w ventach? Czy on... On może być, podejść bliżej? Dobra, niech mnie jumpscare'uje jak co, ale... Ja muszę na... power uważać. Okej, on jest w ventach, czyli mogę to wyłączyć. Czy to mi power bierze, czy nie. Dobra, ja tu mogę dłużej poczekać jak co. Okej, czy on uciekł teraz, bo użyłem tego, czy... Aha, to będę miał gdzieś indziej. Może teraz być na blisko, więc ja jeszcze sobie to... O, dobra. Jak on tu podejdzie na blisko? Zobaczymy, co wtedy się stanie. Pierwsza AM. No to już takie... Risky sos, ale dobra, dajmy. Tylko to się na kamerze nie zamknęło, halo. Okej, on dalej tu jest, słyszę go. Okej. I wtedy już powinien sobie pójść, tak? Chyba tak. Okej. Ciekawe. Jest tutaj. Okej. Dobra, to się zesrałem trochę. Uff. Dobra, on tam dalej stał. Dobra, ale to on może podejść, ja wtedy mogę go zamknąć na silku. Jeśli tak, to ja tak będę używał tej baterii. Muszę mniej więcej ogarnąć, gdzie on chodzi. Dobra, dajmy mu podejść trochę bliżej. Chociaż na wentach się boję. Dobra, YOLO, zagram na YOLO. Zagram na YOLO. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No. Dobra. Nie chcę jednak ryzykować. Dobra, o. Dobra. No to jest bardzo proste, bardzo proste. Szkoda, że dają już jakieś coś takiego, tak prostego, jak już jest ten typowy FNAF. No fajnie, ale to jest bardzo proste, ale nie wiem, czy bateria właśnie mi starczy, muszę na to uważać. Ja chyba... Gdzie on teraz poszedł? Dobra.
O, idzie. A to go widać na szybku. Dobra. No ja mu nie wierzę, że on odszedł. O! Okej, trochę szybciej teraz gra. Ty, ja mam trochę już poweru mniej niż zazwyczaj. Powiem w tym, że on tu bardzo szybko idzie. Nie wiadomo, czy on tu dalej jest, czy go już tu nie ma. Weź sobie... Znajdźcie jest. Dobra, na razie go nie ma. Ale bardzo szybko zaczął grać. Ty, tu mam zamknięte w ogóle. Ciekawe dlaczego. Ty, nie wiem, czy tak powinno być. Nie, czy to wtedy już se poszedł teraz, czy... No teoretycznie powinien już se pójść. No, gdzieś tu jest. No, będzie teraz szybko grał, więc ja muszę uważać tutaj. Okej. Aha. On dalej był. Czyli tu nie słychać dźwięku, jak on idzie stąd. Tu trochę przewalony. Czego on tu jest, tak? Tak. Dobra. Za powoli tutaj. O nie, mam za dużo powera. Dobra. Szósta, nice. No jumpscare, enjoy some time at home. Typowe snapa, bardzo fajne. Sister location. Let's go. Let's go. Dobra, Enarda oczywiście nie będziemy mieć. Och, ale było proste moim zdaniem. Baterii trochę brakowało, więc jakbym tam gdzieś źle coś wyczuł, to mogło coś zabraknąć, ale i tak było proste. Stosunkowo proste. Zobaczmy sobie Enarda teraz. Za każdym razem jak kogoś nowego będziemy mieć, to sprawdzajmy go od razu. Fajne. Czekaj, czy ja czegoś tu nie pominąłem? Chyba nie. Pominąłem. Ale przecież tego nie mieliśmy. Czy mieliśmy? Nie, nie mieliśmy. A, chyba, że to jest tam hipo. Co tu niby nie działa, raz działał, raz nie działa, nie wiadomo o co chodzi. A może to było po prostu związane z tą gierką z Helpim, że ona by mi wyskoczyła, gdybym ja nie dał sobie rady. Być może. Dobra. Pójdźmy sobie teraz może... Pascada... Teraz zróbmy to, bo dawno nie robiliśmy tego. Food prep, już tu mamy, ticket był zrobiony, teoretycznie. Sister location zrobione, co tu jest? Aha, ja nie mogę tu już dalej iść. Ty, to jest ciekawe. Że ja dalej tutaj już nie mogę iść sister location, czyli muszę iść dalej tutaj, okej. Okay. Dobra, spróbujmy sobie backstage zrobić. Salon staff makeover. Places please prepare staff bots for show time in the green room. Let's go, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Have this about to be wrong, but write up makeup, okej. Don't forget the accessories, take the bow for marking heads and put them on the staff bot. The staff bots needs to be on time, don't make them angry. O kurcze. No to są te akcesoria, nie? Ja wiem, że jeszcze Alexander Roshan Wolf będziemy kurczę tutaj malować. You must be the new wardrobe assistant. Ale to fajnie wygląda. Help these staff prepare for showtime. They will need hats, glasses, and makeup. Your task is simple. Match the headshot. Confirm readiness to your next subject enters. Attention to detail is key. Be quick about it. Do not make them miss their cues. Supernumerary talent can hold a grudge. It is best practice to stay on their good side. Oho! Ojo! Okej, rozumiem. Okularki...
Wow. Co to jest? Co to jest? Irokes? Nie. Czekaj, jakiego Clarki ty potrzebujesz? Gwiazdy. Montgomery. Aha! Ja nie wiem co do czego jest, czy to jest blusz i ja pierdzielę. Nie jestem pewien. Nie! Fuck, fuck, fuck. Dobra, to będzie jumpscare, bo ja nie ogar... Jaki to jest kolor? Jesteś ślepy? Dobra, dajmy... Może tak. Co? Nie no, to jest bez sensu. Aha! Nie, nie, czekaj, czekaj, bo ja się mylę. No to GG chyba, nie? Aha. Aha! Jezus kochany, ja nie myślę. Czemu tam są gwiazdy w tle, a tu ich nie ma? A tu są, jestem idiotą. Czekaj, to się zmienia? Co to jest? Dobra, ja nie ogarniam widzowie. Coś tu jest, czy jest? Ale to jest muzyczka piękna. Ja pierniczę. Czemu to jest? Ale to jest kolor w ogóle. Tak? Mi kolor w ogóle cały robi, a to... Nie rozumiem tego, naprawdę, ja bym chciał zrozumieć... Aha! Gdzie 3 razy się pomylę... Dobra, ale te jumpscary, no mówię, to jest no, jakieś śmiechota porównując do Zero Location. Dobra, retry, bo ja nie wiem o co chodzi. Chyba, że to chodzi o kolor, a to jest po prostu tak skazane. Dobra, nie, jeszcze raz. Co to jest? Ale ja nie wiem, co to jest. Czy to są rzęsy? Ojko, ja nie wiem, co to jest. Okulary takie, o. Masz? Co to, krawat? Bytu. A co to jest? To? No dobra, daj mi chwilę. O co chodzi z tym? Oho, widzę. Dobra. Czy to są kolory po prostu? Tak? Ojejku. Ready? Nice! To chodzi o kolory tutaj. Dobra, blusz, blusz, blusz. To są usta, tak? Hej, to są kolory. Dobra, to jest easy w takim razie. Dobra, najpierw kolory, później akcesoria. Nie no, ta muzyczka. To jest najlepsza muzyczka w Asnafa. Co to jest w ogóle? Mustasz? To nie jest ten mustasz. Kurwa, ja mogę się tam pójść w ogóle zobaczyć, co tam mam? To jest tak na ślepo, mam zgadywać. Dobra, masz. Okulary. Coś jeszcze? Słuchawki. Skąd ja ci słuchawki wezmę? Kurde, no... Nie, no co to jest?
Ale skąd ja miałem słuchawki jej wziąć? Jeździ. No! A tam to pójdę. Dobra. Najgorsze są te, bo ja nie wiem gdzie to co jest. Czekaj. Tak, to dobra, jestem idiotą. To. Okulary. Co ty jeszcze chcesz? Gwiazdeczki? Masz? To drugie? Ty, a te drugie? Nie powinien mieć jakoś tego obracania tutaj, czy coś? Okej, dobra. Jestem idiotą. Nie, to nie są te... Czy to są te... Dobra, walić. Nie wiem. Ej, no nie zdążyłem nawet, no. A co ty chcesz? Jejku, to jest za dużo rzeczy do ogarnięcia. Dobra, najpierw kolory. Taki Montgomery? To jest biały, tak? Czy to jest ten? Co to jest za kolor? Chyba ten, ale nie jestem pewien. Kurczę, te kolory w tym czymś to nie są w ogóle kolory. Dobra, kolaryki. Poraliki. Poraliki dan. Mustasz. No to jest ten na 100%. Co nie? To nie jest to chyba. To jest ten mustasz. Dobra, mam go. Kurczę, no to zostaw. Jezus, kochany, za chwilę GG że. Zobacz, co jeszcze tam mam. Mustasz, ale nie ten. Nie wiem, czy ten. Ten. Bro, ma to sens. Earrings już ma, mustasz ma, koraliki ma, okularki. I pani peruka. Ale gdzie jest ta peruka? Skąd tą perukę wziąć? Halo? Ta granie jest zepsuta, czy ja wariuję już? Dobra. Jak mi ktoś powie, gdzie jest ta... Bo tam nie ma wszystkich akcesoriów, tam mam trzech botów tylko. Showtime staff report to wardrobe. Czekaj, czy ja czegoś nie ogarniam tutaj? Czy ja mogę jakoś to przywołać? A bo jeszcze tu jest ty w ogóle schowany, no to fajnie. No to fajnie. Zarąbi się ogólnie. Dobra. Nie, bo już mi coś nie pasowało, bo zawsze czegoś brakowało. No i sobie myślę, o co chodzi, nie? O co chodzi? Earrings? Earrings, nice. Aha, to nie jest to, dobra. Co to jest? No kurczę, ale jak ja mam do tego podejść? No właśnie. Fajnie, że tam mam słuchawki, coś jeszcze. Co? Panie, ale skąd ja mam ci okularki takie wziąć? Tam nawet nie wiedziałem, że tam mam krawat jakiś. Nie wiem, ta gra jest zepsuta, albo... Albo jestem głupi. Czekaj. Nice! No czekaj, no chwila! Jezus kochany, co ja teraz zrobiłem? Nie będę tego komentował, bo mi się nie chce.
No halo? Mustasz i krawat. Ale jaki mustasz? Taki płaski, dobra. Taki czy... Kurwa, nie wiem. Nie taki płaski. Krawat. Dobra, to jest to. Mustasz jeszcze. O, taki jak ta. No! W końcu! Dobra, teraz ogarniamy, teraz ogarniamy. To. Na oczko. Zielone na drugie oczko. Sleki na to pełniczek. Krawat. Teraz akcesoria. Krawat. Okej, okay, taka tego i gwiazdeczki dole. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko się zgadza. Danke schön. I lecimy od razu z tym. Typ. Typ. Kolorki tu się czasem nie zgadzają. Chyba rings. L-rings, E-rings, blue. E-rings, mustasz. Nie, to nie jest ten. O, to jest ten taki. Dobra. Dobra, ale weź mi tu mustasz. Czekaj, E-rings jest, krawat. Krawat i takie okularki, dobra, krawat. Krawat, jasna sprawa, to za chwilę znajdziemy. I takie okularki, takie, o, takie, takie, dokładnie takie. Nice. Kierzyć się już nie da, wiem. Czekaj, co to jest Rocks and Roll? I dwa razy, to dwa takie same kolory. Dobrze. To takie, o, dobra. I gorsze jest znajdywanie tego wszystkiego, wiecie? Okulary takie sprytne. Earrings? Dobra. Halo? Takie. Dawaj. Ej, to jest spowolnione, jak na to patrzę. Dobra, na spokojnie, mam... Co to jest? Nie wiem. Płaski, taki normalny, kurczę, nie to. Czekaj, to! Dobra. I mustasz jeszcze. Taki dobry. Taki normalny mustasz, typowy mustasz. Dokładnie taki. Tak, tak. Congratulations, this will have suitable. Report to the Gamrot Zolan for your next shift. Alright, thanks! Ale się cieszymy. Nice. No to mi się fajnie, podobało mi się, to było bardzo fajne. Ogarnąłem, o co chodzi. Hej, staw bot, let's go. Staw boty! Ja no, ja tu lubię sobie chodzić, tak po wygraniu. Znaczy po wygraniu. Dzisiaj ostatni odcinek, znaczy jeszcze w nocy chyba nagram, bo jest ogólnie teraz... Ogólnie teraz jest 20:53. No więc, aha, ile nagrywać, bo już zapomniałem zobaczyć. No, jeszcze sobie zagramy jeszcze jeden. Jeden. Jeden i jeden jedyny. Okej, to nawet nie możemy. Sister Location jutro sobie nie zagramy. Zrobiliśmy tak, backstage. Glam makeover, to wiem co to będzie, bo to było dużo w tych... Dobra, zrobimy tego Leftiego na dziś i tyle chyba. Tego DJ-a to jutro sobie obejrzymy, zrobimy. Use the scan gun to see what's wrong with LP. Aha, to jest to samo, tylko pewnie cięższe. Bardziej intense. Może bardziej rozbudowane? Welcome back! The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1.
The patient is suffering from entertainment-related trauma. Great news! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. Gdzie są? A dobra, widzę. Że kolorami to jest posegregowane. Łóżka. To jestem idiotem. Ej, chciałem od razu zrobić. Lefty? Wow. Lefty mi zabił. Czajcie to? Wcześniej był ten hipo, pewnie dlatego dostaliśmy wtedy hipo, tylko w ogóle totalnie nam nie wyskoczył. To jest logiczne. Znaczy nie wyskoczył, no nie było blisko. Welcome back! The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1. The patient is suffering from arcade-related injury. Great news! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. Tylko którą teraz nogę mam uwalnąć? Tą? Dobra, jestem idiotą. Dobra, to jest tak, to było to. Plaster. Proszę cię bardzo. Okej. Skaner. A, już wiem, o co chodzi. Dobra, to tego nie miałem wczoraj. Po prostu. No jo. Tego po prostu wczoraj nie miałem i zapomniałem o tym. Młotek znowu, dobra. Okej, to tyle. The operation was a success. A ręka? Yay! Ty, ale now, czekaj. Give the patient no czekaj. Candy. Nie. This candy is legally binding. Jeszcze nie koniec, czekaj. The operation was a success. O, teraz yay. Tak. Now, give the patient a candy. Next scenario. The patient is suffering from food-related injury. Ty, ale cicho bądź już. Nogę znowu? Dobra, halo. Wyłączyłem, o co ci chodzi? Czekaj, ja to źle zrobiłem? Jak to źle? To jest to znowu. Ej, o co tu chodzi? Dobra, zrobię to później. Bandagę. Clippers. Jezus! Aha, bo jak na niego nie patrzę, to on przychodzi. Jejku, teraz się dowiaduję? Ej, o co chodzi z tą strzykawą? Cicho. Ej! Gdzie pilot? Czemu był w takim miejscu? Nie, ja się za chwilę posram. No nie rozumiem tego. Ej, gdzie jest tego? Rapid Alien Bite Solution. Może to ma sens?
Aha! Dobra. Okej, okay, wiem. Dobra. Młotek? Tak. Halo? The operation was a success. Jejku, ej, czemu mi się chwyciło coś innego? Ej, on jest szybki strasznie. To już jest zdecydowanie ciężej. Marudzę, że to jest takie easy, a to jest druga część, która jest zdecydowanie cięższa. Welcome back. Dobra, no. The patient is prepped and ready. Dawaj. Medical attention begins in 3, 2, 1. The patient is suffering from a claw machine injury. Okay, to wiem już, jak to zadziałać. Great news. Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. Okej, to już trochę się powtarza tutaj, więc to jest git przynajmniej. Młotkiem, dobra. Halo! Ta gra może działać? Nie wiem, o co chodzi. Ale przecież to jest złamane. Ej, pilot! To fajny dron. Aha, ja go i tak mogę odstraszyć. Gdzie ten pilot? Nie przeszkadzaj mi. Ej, no co jest? To jest popsute, dobra. Plasterek damy. Nie mogę? Nie mogę? Ja nie wiem, o co chodzi już tutaj z tym. Halo! No to nie działa. O co chodzi? Halo, czy ty możesz? Aha! Ja mam dwa razy kliknąć, no skąd ja miałem wiedzieć? Dobra. The patient is suffering from unclassified trauma. Cicho. Dobra. Tu mamy jakiś bizar. No to co, powiedzmy. No to już na to zrobimy. Dobra. No już żyjesz, tak? Przynajmniej się nie będziesz tu darł. Halo! Co to jest? No przywala właśnie. Halo! Nie wiem, ta gra nie działa w Rosji. Albo to muszę kilka razy walnąć i rzeczywiście tu chodzi o to. Pilot lubi się zgubić po prostu. Co jeszcze? Gdzie to, gdzie ten młotek? Aha. Jezus, no ej! Spojrzałem się, ej, to jest ciężko. Jocie kręcę, ale jest... Ja, czemu się sram, jak to jest po prostu taki lekki jumpscare? Ale i tak mógłby być mocny. Równie dobrze. Nie wiem, chyba że młotek na końcu jakoś, ale to jest dziwne. Welcome back! The patient is prepped and ready. Dobra, medical dawaj. Attention begins in 3, 2, 1. Dobra, dawaj. The patient is suffering from...
by trauma. Great news! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. No way. No niebieski, tak? To jest znowu kody nie tak. Dobra, złamana ręczka, dobra, dawaj. No lekys, bye bye. Nie wiem, jakby to spadło tłum i się samo zrespełniło, ale czasem tak nie jest po prostu. Okej, tego jeszcze nie miałem, o nie, miałem. The operation was a success. Nice. Yay. Now. Jajku, ale to jest ciężkie, nie wytrzymam zaraz. Aha. Zapomniałem cukierku. Next scenario. The patient is suffering from a slide related injury. To jest samo tu. Dobra, pryskiwaczem niebieskim. Nie próbuj nawet. No dobra. Lesterek teraz, dobrze? Teraz co najgorsze, bo ja nie rozumiem, o co z tym chodzi. Okej, może poczekaj. Tak? Tak dziwnie strasznie działa. Chyba, że to równo muszę tak. Nie dało się. Reklama jeszcze w najgorszym momencie. Jejku, ale nie wiem, o co chodzi z tym młotkiem. Jakbym wiedział, o co chodzi z tym młotkiem. Najgorsze są takie rzeczy pojedyncze, że nie wiesz, o co chodzi, bo... Medical attention begins in 3, 2, 1. The patient is suffering from trampled by fans. Great news! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. Co to tak? Jakby coś się zepsuło. Chcę przewalić właśnie, ale... Nie jest git, powinno być git. No i co? Tak jest zepsuty chyba. No przysięgam, no co jest z tym młotkiem nie tak? No, ale nie rozumiem tego właśnie. The operation was a success. Aha, okej. Yay! Now, ten młotek jest sasem. Scenario. The patient no nie. Is suffering from entertainment related trauma. Dobrze, teraz, a nie później. Naprawdę. Dobrze, nie teraz, a nie później. Jak się ten młotek... Gdzie mi młotek zginął? Ha? Okej. Okay.
Halo. Ta gra jest zepsuta. Dobra, ostatni raz próbuję. Czemu jak się patrzyłem na niego, to on jakby już miał wyrąbane, nie? Przecież miał maskę Lefty na sobie, chyba że nie miał jakimś cudem, ale nie rozumiem. Nie rozumiem tego. The patient is prepped and ready. Medical attention begins in 3, 2, 1. The patient is suffering from food-related injury. Great news! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. No chyba, dobra. Tu chyba wiemy, o co chodzi. Aha, to? To jest ten? Okej, powiedziałem. Aha, no tak, dobra, jestem idiotą. Myślę, że tak było. I najgorsze, no. Młotek. Czekaj, a może muszę przytrzymać ten młotek? Tak? Nie, do końca. Halo, ale nie, weź idź, pisz. Patrz, czasem muszę tak zrobić, może. Dobra, dobra, ej, ale akurat... Dobra, cicho już. Nie. Czy muszę w odpowiednim timingu zrobić, czy o co chodzi? Aha! Czemu to spadło? Dobra, nie rozumiem tego młotka, naprawdę. Jakbym chciał zrozumieć, to jego tak nie rozumiem. Ja coś pewnie źle robię. Może się ogarnąć tu. No ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, tak szczerze. No mam tak, jak powinno być. Dobra, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, więc ja się ogarnę, o co chodzi, bo ten młotek nie działa. Siema, yo.